Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. Jak mnie posłał Ojciec, który żyje, a ja przez Ojca żyję, tak i ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie. Taki jest chleb, który z nieba zstąpił, nie taki, jak jedli ojcowie i umierali. Kto spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki. To mówił, gdy nauczał w synagodze w Kafarnaum. Wielu tedy spośród uczniów Jego, usłyszawszy to, mówiło: twarda to mowa, któż jej słuchać może? A Jezus, świadom, że z tego powodu szemrzą uczniowie Jego, rzekł im: to was gorszy? Cóż dopiero, gdy ujrzycie Syna Człowieczego, wstępującego tam, gdzie był pierwej? Duch ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem. Lecz są pośród was tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy są niewierzący i kto go wyda. I mówił: dlatego powiedziałem wam, że nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli mu to nie jest dane od Ojca. Od tej chwili wielu uczniów Jego zawróciło i już z Nim nie chodziło. Wtedy Jezus rzekł do 12: czy i wy chcecie odejść? Słowa Pisma Świętego, które były czytane na samym wstępie, mówią bardzo jasno o tym, że była w życiu Jezusa sytuacja, przynajmniej jedna, kiedy to Ten uczył, nauczał. Natomiast uwagi na to, że część uczniów nie rozumiała Jego mowy, jak sama stwierdziła, ciężka to mowa, postanowiło zawrócić i od tej chwili już nie podążać za Jezusem, nie słuchać Jego nauk. Wydaje się, że byli to ludzie, którzy nie uważali już Chrystusa za pewien autorytet w kwestiach tego, jak należy postępować, w kwestiach tego, o czym mówi Słowo Boże. Dzisiaj wydaje się też, że żyjemy w świecie, w którym, który próbuje negować autorytet Słowa Bożego. I chciałbym, abyśmy dzisiaj wspólnie się zastanowili nad tym, czy faktycznie Jezus jest dla nas autorytetem, za którym warto podążać, za którym chcemy iść, który to, co mówi, jest prawdą, a jeżeli wypowiada się o przyszłości, to się po prostu spełni. Chciałbym na samym początku zwrócić uwagę też na to, że osoby, które próbują negować autorytet Słowa Bożego, na przykład ludzie niewierzący, ludzie, którzy sceptycznie podchodzą do Słowa Bożego, na ogół kierują się zupełnie innymi założeniami niż osoby, które starają się studiować Słowo Boże, niż osoby wierzące. I na przykład innym z takich założeń chciałbym się dzisiaj podzielić, jest to wypowiedź pewnego ateisty, który oczywiście odnosi się do Słowa Bożego, neguje to, co jest tam zapisane. I on podaje takie stwierdzenie, że albo będziemy czytać Słowo Boże dosłownie, tak jak tam jest wszystko zapisane, dosłownie, albo wówczas Słowo Boże może oznaczać cokolwiek innego, ponieważ każdy może się dopatrywać w słowach, na przykład Ewangelii, sens zupełnie inny niż ten, który na przykład autor miał na myśli. A my nie będziemy w stanie stwierdzić, tak, czy rzeczywiście autor miał to na myśli. Więc jest to pewne założenie, które dla nas, osób wierzących, wydaje się niedopuszczalne, ponieważ nie da się interpretować na przykład słów Jezusa w każdym przypadku dosłownie, ponieważ doszlibyśmy do rzeczywiście błędnych wniosków. Natomiast ten człowiek mówi o tych wnioskach, tak, opartych na takim założeniu, O czym jeszcze za chwilę będziemy mówić. Natomiast w myśl tego chciałbym zwrócić też naszą uwagę na pewną kwestię. Mamy tutaj dwie możliwości. Albo traktujemy słowa Jezusa dosłownie, albo możemy wyczytać w Jego słowach, dopatrzyć się w Jego słowach coś zupełnie, czego on na przykład nie miał na myśli, tak? Wydaje się to logiczne. Natomiast myślę, że wydaje się też logiczne to, że język ludzki nie składa się tylko z dosłownych wyrażeń i nie składa się tylko z przenośnych wyrażeń.
Tak? Tak jest zbudowany język. My nie mówimy tylko o zawsze dosłownie i nie mówimy tylko coś, co jest w przenośni. Używamy takich i takich sformułowań, aby przekazać to, co mamy na myśli. Więc logicznym wydaje się, dlaczego Jezus akurat w taki sposób posługuje się właśnie językiem. Jeżeli użyję sformułowania, że na przykład ktoś jest wilkiem w owczej skórze, tak? Zakładam, że nikt nie pomyśli tutaj z obecnych, że jest to dosłowne sformułowanie, tak? Tylko chciałbym was zapytać, skąd o tym będziecie wiedzieć? Z doświadczeń naszych poprzednich konwersacji z kulturą. No okej. Okay. Ja myślę, że tutaj nie ma błędnych odpowiedzi, tylko chciałbym was zapytać. Skąd wiedzielibyście, że takie sformułowanie nie jest dosłowne? Okej, w porządku. Myślę, że wszystko możemy sprowadzić do tego, że nie to było moją intencją, tak? Moją intencją nie było przekazanie tego, co dokładnie na przykład wy usłyszelibyście w słowach, że ktoś jest wilkiem w owczej skórze. Wiedzielibyście, że ja miałem na myśli coś innego. Kiedy czytamy Słowo Boże, możemy zadać to samo pytanie. Skąd możemy wiedzieć, co rzeczywiście Bóg miał na myśli? Co było intencją autora? Właśnie w tekście biblijnym. Słowo Boże podaje odpowiedź. A raczej zachęca do tego, żeby ludzie, którzy chcą studiować Słowo Boże, aby ukorzyli się i zdali się na prowadzenie właśnie tego, który jest autorem. Słowa, że w Biblii możemy wszystko wyczytać. Jeżeli nie przyjmujemy tego dosłownie, nie mają uzasadnienia, jeżeli będziemy zdawać się na autora Biblii, ponieważ tylko on może nam objawić, co miał na myśli. Pismo Święte naucza, że tym autorem jest Duch Święty. W obrębie chrześcijaństwa wydaje się też pokutować takie przekonanie, że oczywiście wszyscy zdają się na prowadzenie Ducha Świętego, tak? Dlatego wydaje się też, że mamy chaos dzisiaj w chrześcijaństwie. Mamy wiele wyznań i wydaje się, że każde z nich twierdzi, że ono ma prawdę, no bo każde jest kierowane Duchem Świętym, tak? Swego czasu, kilka lat temu, kiedy zacząłem się interesować Słowem Bożym, to też zauważyłem, że jest tyle wyznań, że w zasadzie nie wiadomo, do którego kościoła teraz iść. Wiedziałem, że w denominacji, w której wówczas byłem, to, czego oni uczą, nie jest zgodne ze Słowem Bożym. Ale później pomyślałem, czy jest taka, która uczy. Przecież każda mówi o tym, że uczy według Słowa Bożego, tak? Natomiast nie będę dzielić się całą tą historią, ale chciałbym wam przekazać to, że w tym szczególnym momencie mojego życia polegałem na pewnej szczególnej obietnicy. Obietnicy, która mówi, jeżeli mnie będziecie szukać całym swoim sercem, znajdziecie mnie. Jest to obietnica zawarta w księdze Jeremiasza. Prawdopodobnie 29-30 rozdział Księgi Jeremiasza. Jeżeli mnie będziecie szukać całym swoim sercem, znajdziecie mnie. Ja się wtedy na tą obietnicę powołałem i pomyślałem tak. Oczywiście byłem też człowiekiem, którego nie obchodziło to, co jest zapisane w Słowie Bożym, a na słowo religia, no jak reagowałem? No reagowałem tak, że mnie to po prostu nie obchodziło. Wszystko, co związane z religią. Natomiast wtedy, kiedy powoływałem się właśnie na tą obietnicę, powiedziałem Bogu tak. Jeżeli Ty istniejesz, jeżeli Twoje słowo rzeczywiście przedstawia Ciebie, jeżeli jest Kościół, do którego Ty się przyznajesz, Kościół, który głosi Twoje zasady, jeżeli to, co mówi przede wszystkim Twoje słowo jest prawdą, to Ty mi to pokaż. Oczywiście trwało to pewien dłuższy okres czasu, tak? I teraz w tej chwili nie będę się dzielić z wami tymi doświadczeniami, nie mamy na to czasu. Natomiast przekonały mnie one o tym, że Bóg faktycznie istnieje, ten Bóg Słowa Bożego i że ma swój wybrany Kościół. Ciekawym jest, że w tej obietnicy jest napisane, jeżeli mnie będziecie szukać z całego swojego serca. Ówczesny świat wydaje się wszystko sprowadzać generalnie do rozumu.
i próbuję pojmować postępowanie Boga, Jego osobę, Jego charakter, wszystko w kategoriach rozumu. Natomiast obietnica ta mówi, że znajdziecie mnie, jeżeli będziecie szukać przede wszystkim sercem. Na pewno kojarzycie tekst, który mówi, że Bóg pysznym się sprzeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Ludzie, którzy usiłują sprowadzić Boga jedynie do swoich kategorii myślowych, do ludzkich pojmowania koncepcji Boga, zawsze będą koncentrować się na sobie, bo zawsze będą kwestie, które będą niezrozumiałe, co nie znaczy, że to będzie umniejszało Bożemu autorytetowi. Koncentrowanie się na sobie samym będzie zawsze prowadziło do pychy. Pokora uwzględnia to, że my czegoś nie możemy nie rozumieć, natomiast nie wyklucza to wcale tego, że Bóg jest rzeczywiście nieomylnym autorytetem i warto jest za Nim podążać. Pokora uznaje to, że my możemy czegoś nie wiedzieć, natomiast Bóg zna odpowiedzi na te pytania i że Jego postępowanie jest słuszne i że jest rozsądne. Jest dokładnie takie, jakie podaje Jego Słowo. Jak już wcześniej wspomniałem, miałem doświadczenie, kiedy myślę, że ten okres czasu, w którym ja starałem się szukać, poznać, czy to, co mówi Słowo Boże, jest prawdą, i znalazłem, że tak jest. Myślę, że to jest czas, w którym mogłem dostąpić właśnie Bożej łaski. Ponieważ uznałem, że może być coś, czego ja nie rozumiem, ale to, że ja czegoś nie rozumiem, nie znaczy, że Bóg nie ma racji i że nie je, i że to umniejsza Jego autorytetowi. Poznałem, że Bóg nie może kłamać, i poznałem też to, że Boże obietnice są pewne. Bóg daje się znaleźć tym, którzy będą Go szukać. Dlatego chciałbym teraz poruszyć kilka zagadnień, które wydaje się, że współczesny ateistyczny świat chce zarzucić chrześcijaństwu, kwestie, co do których oczywiście chrześcijanie nie mają odpowiedzi. Natomiast tak jak wspomnieliśmy na samym początku, wystarczy kierować się innymi założeniami, a wtedy też na pewne kwestie będziemy mogli popatrzeć z innej perspektywy, bardziej z Bożej, nie tylko z ludzkiej perspektywy, kierowanym zwykłym rozumem. Na przykład z jedną takich kwestii jest to, że jest zarzucane dzisiaj Chrystusowi, że Jego obietnice są puste i są bez pokrycia. Z czego to wynika? A na przykład z tego, jak Jezus mówi: proście, a będzie wam dane. Czy faktycznie jest tak, że prosimy, a wszystko bywa nam dane? Inna rzecz. Jezus mówi: wasza wiara, jeżeli wasza wiara będzie jak ziarno gorczyczne. Okej, dziękuję. Dziękuję za pomoc. To będziecie mogli przenosić góry. Natomiast usłyszałem, że dzisiaj nie widzi się przecież przesuwających gór na mocy wiary chrześcijan. Oczywiście, jeżeli będziemy interpretować to dosłownie, to tak nie jest. Jednak czy faktycznie moglibyśmy powiedzieć, że Chrystusowi nie zależało, że Chrystus, mówiąc słowa: proście, a będzie wam dane, czy faktycznie nie będzie nam dane? Czy może nie będzie nam dane tak, jak my tego oczekujemy? Co nie znaczy, że w ogóle nie będzie nam dane. Ziarno gorczycne. Jezus mówi o tym, że jest to najmniejsze z wszystkich ziaren. Czy faktycznie jest najmniejsze? Pewnie nie. Ale w kontekście, w którym On to mówi, wydaje się, że jest to całkiem w porządku. Jezus udziela fatalnych rad. Na przykład takim jak jest obietnica zawarta bodajże Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, gdzie czytamy jedną z obietnic Bożych: przypatrzcie się, nie troszcie się o dzień jutrzejszy, tak? Szukajcie najpierw Bożego Królestwa, a wszystko inne będzie wam dodane.
Niektórzy ludzie są zdania, że ten werset niejako zachęca do porzucenia pracy i troszczenia się tylko o sprawy duchowe, co jest oczywistym nonsensem i nie zamierzam tu tego komentować, zostawię to bez komentarza, ponieważ sami wiecie, że taką perspektywę, jaką przedstawiają ci ludzie, to nie jest to perspektywa dobra. Kolejna rzecz. Jezus nie potrafi ustosunkować się nawet do swojego prawa. Dlaczego? Dlatego, że na przykład w Starym Testamencie czytamy o tym, że mąż może dać swojej żonie list rozwodowy, natomiast później Jezus mówi o tym, że jeżeli taka sytuacja miałaby dzisiaj obecnie miejsce, będzie to poczytane jako cudzołóstwo. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o Boże prawo, pokarmy czyste i nieczyste. Jest werset, który mówi, sytuacja, pismo podaje pewną sytuację. Uczeni oskarżają Jezusa o to, że nie przestrzega obmywań. Później oczywiście nie będziemy interpretować całej sytuacji, natomiast na samym końcu jest wiersz, prawdopodobnie jest to opisane w Ewangelii Marka, gdzie jest napisane, tak uznał wszystkie pokarmy za czyste. Niektórzy myślą, że Jezus faktycznie uznał wszystkie pokarmy za czyste, dlatego dzisiaj nie obowiązuje podział na czyste i nieczyste pokarmy. W związku z tym Jezus zmienił prawo. Oczywiście jest to nieprawda, ponieważ Jezus nie mówi tam o tych pokarmach, które zostały podane w trzeciej księdze kapłańskiej. Jak i również jest nieprawdą to, że Jezus zmienił swoje prawo ze względu na rozwód, który kiedyś Izraelici mogli praktykować, dzisiaj nie mogą. Ponieważ Jezus mówi, że od samego początku nigdy nie było Bożym zamysłem, aby ludzie się rozwodzili, natomiast Bóg podał pewne prawa z uwagi na sytuację, która miała wtedy miejsce. Kolejna kwestia. Jezus nie potrafi przewidzieć tego, co wiąże się z Jego śmiercią. Dlaczego? Ponieważ Jezus mówi o tym, że Syn Człowieczy będzie przebywać we wnętrzu ziemi, tak, o ile dobrze pamiętam, 3 dni i 3 noce. Natomiast ludzie mówią tak, no Jezus nie przebywał 3 noce w grobie. Oczywiście też jest to nieuczciwe podejście, ponieważ taki zwrot nie sugeruje, że Jezus musiał przebywać faktycznie 3 dni i 3 noce. Ponieważ jest typowe dla tamtejszej kultury żydowskiej, że Jezus mówiąc takie słowa, wcale nie musiał mieć na myśli konkretnych 3 dni i 3 nocy, ale mógł mieć na myśli chociażby tylko pewną część dnia. Jeżeli dzisiaj powiemy, że ktoś haruje całe dnie, to nie mamy na myśli, że on pracuje, prawda? Raczej mamy na myśli, że on pracuje kilka godzin, większą część tego dnia, ale później idzie do domu. Jeżeli powiemy, że jakiś artysta malował na przykład jakieś dzieło, pracował nad nim przez 3 miesiące, dzień i w noc, we dnie i w nocy pracował, to nie mamy na myśli, że on dzień i noc przez te 3 miesiące dokładnie to robił, tak? Ale chcemy przez to powiedzieć jedynie tyle, że ten artysta większość swojego czasu przez te 3 miesiące, zdecydowanie większość swojego czasu poświęcił właśnie temu. Więc powiedzenie rzucania takiego zarzutu wobec Chrystusa, który użyje takiego sformułowania, dla mnie jest kompletnie nieuczciwe. No ale cóż, idziemy dalej. Jezus nie zna faktów, nie zna szczegółów, pewnych wydarzeń, które miały wcześniej miejsce. Na przykład tutaj osoba powołuje się na to, jak Jezus mówi na przykład o Zachariaszu, który został zabity między, o ile dobrze pamiętam, między przybytkiem a ołtarzem, między ołtarzem a przybytkiem, tak? Natomiast w Słowie Bożym, jeżeli cofniemy się do Starego Testamentu, tam czytamy o Zachariaszu, który został zabity w innym miejscu przez też innych ludzi, a nie przez uczonych. Tylko ja pytam, skąd wiadomo, że chodzi o tego Zachariasza? Oczywiście osoba, która to podała, nie odniosła się do tego. Inny zarzut, Dawid w świątyni. Czytamy tam, że kiedy Dawid wszedł do świątyni, działo się to za posługi jakiegoś arcykapłana. Natomiast czytając historię, kiedy Dawid rzeczywiście wszedł do świątyni, okazuje się, że jest tam podana zupełnie inna osoba niż ta osoba, o której mówi Jezus, tak? Czy jest to sprzeczność?
Nie. Dlatego, że Jezusowi wcale nie musiało zależeć, aby podawać dokładnie szczegółów tego wydarzenia, które miało miejsce w przeszłości. Dlaczego nie musiało zależeć? Nie mamy czasu, aby o tym rozmawiać. Jest to bardzo ciekawy temat. Jeżeli ktoś chce, możemy porozmawiać jeszcze później o tym. Ale oczywiście osoba, która podaje taki argument, nie bierze pod uwagę tego, że Jezusowi wcale nie musiało zależeć na tym, aby podawać dokładnie szczegóły wydarzenia mającego w przeszłości, a mógł wręcz podać coś innego, mając ku temu dobre powody. Kolejny zarzut jest taki, że Jezus wierzy w historyczność takich wydarzeń jak potop, stworzenie świata w 6 dni, stworzenie ludzi, zniszczenie Sodomy i Gomory, nawrócenie Niniwy, kiedy Jonasz zostaje posłany. Oczywiście osoba ta wyraziła się w taki sposób, że dzisiaj mamy niemalże pewność, czy bardzo duże prawdopodobieństwa tego, że takie wydarzenia nie miały miejsca. Chciałbym usłyszeć, na podstawie czego mamy rzeczywiście pewność która by mówiła o tym, że nie mamy podstaw sądzić, że jednak było inaczej. Że takie wydarzenia jak potop, czy zniszczenie Sodomy i Gomory, czy stworzenie świata w 6 dni nie miało miejsca. Chciałbym to usłyszeć. On oczywiście tego nie mówi, no ale... Kolejny zarzut. Jezus zachęcał do porzucenia swojej rodziny dla celów religijnych. Skąd to wiemy? Ano dlatego, że kiedy na przykład on rozmawia ze swoimi uczniami, on mówi, wyraża się w taki sposób. Jeżeli ktoś opuści swoją żonę, jeżeli ktoś opuści swoją, oczywiście to jest parafraza, jeżeli ktoś opuści swoją żonę, jeżeli ktoś opuści swoją rodzinę, to po stokroć otrzyma w tym życiu, jak i odziedziczy przyszłe życie. Oczywiście znowu założenie jest błędne, ponieważ Jezusowi nie chodziło o to, aby powiedzieć, że teraz chrześcijanie muszą porzucić swoje rodziny, ale że są rzeczy ważne i są rzeczy ważniejsze. Czy dla nas rzeczywiście ważniejszy jest Chrystus i Jego autorytet? Jezus nie potrafi nawet trafnie przewidzieć przyszłości. Dlaczego? Ponieważ mówi o tym, że mówiąc o świątyni, o przybytkach należących do kompleksu świątynnego, wyraził się jasno. Nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie został zwalony. Usłyszałem argument, który mówił tak. Oczywiście tak. W Jerozolimie mamy ściany płaczu, więc jest to fatalny pomnik umiejętności prorockich Jezusa. Dlatego, że osoba ta wyraziła się następująco, nie tylko kamień na kamieniu został, ale został cały potężny mur. Oczywiście osoba ta nie wzięła pod uwagę tego, że jest to część kompleksu świątynnego, którego Jezus nie miał na myśli. Jezus mówił o przybytku i o tych najbardziej miejscach, które zaliczały się do właśnie kompleksu świątynnego. Ściana płaczu wcale się do nich nie zaliczała. Z racji tego, że takie jest pojmowanie, nie mówiliśmy tu o założeniach, mówiliśmy jedynie o pewnych argumentach. Jednak argumenty te wzięły się z pewnych założeń, które dla nas chrześcijan muszą być po prostu błędne. Wydaje mi się, że to, co zostało teraz tu przedstawione, w żaden sposób nie może podważać Bożego autorytetu z założeniem, że my, czytając Słowo Boże, będziemy powoływać się na autora właśnie Biblii. Będziemy prosić Ducha Świętego o to, abyśmy mogli zrozumieć dany tekst. I dopiero z takim założeniem możemy widzieć pewne teksty w zupełnie innej perspektywie, która w żaden sposób nie będzie przeczyć ani logice Biblii, a tym samym Bożemu autorytetowi. Ale dlatego, że takie argumenty dziwne
czasem może nawet głupie, funkcjonują. Niektórzy wyrażają się w taki sposób odnośnie Biblii i mówią tak, że czytanie Biblii... jedna osoba powiedziała tak, zachęca do czytania Pisma Świętego. Ponieważ jeżeli państwo mają nadzieję, a zwracał się oczywiście do entuzjastów Jezusa, powiedział, jeżeli państwo mają nadzieję na jakąś dobrą zmianę w życiu, polecam wam ze szczerego serca czytać właśnie Pismo Święte. Ponieważ czytanie Pisma Świętego pomoże wam wprowadzić jedną z takich zmian, jak na przykład porzucenie religii, w której jesteście. Akurat tu jestem w stanie się z nim zgodzić, ponieważ ja nie czytam Pisma Świętego, tylko je studiuję. I dlatego, że je studiuję, to widzę kontekst pewnych wypowiedzi i wiem, że one nie przeczą wzajemnie same sobie. Ale idźmy dalej. Ta sama osoba powiedziała tak, jestem pod wrażeniem pewnego proroctwa, które rzeczywiście Jezusowi się spełniło. Jest to proroctwo o tym, jak on mówi, że nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój, nie pokój, a miecz. Mówi, do dzisiaj trwają spory odnośnie Jezusa, spory w samym chrześcijaństwie odnośnie Jezusa, spory między chrześcijaństwem a islamem o osobę Jezusa, więc jak najbardziej to proroctwo mu się udało. Co mogę powiedzieć? Ja też jestem pod wrażeniem tego, że to proroctwo się spełniło. Tak samo jak jestem pod wrażeniem tego, że każde inne proroctwo się spełniło. Tak samo jak jestem pod wrażeniem tego, że każde... może inaczej. Jestem pod wrażeniem, że każde proroctwo się spełniło, dlatego wiem, że każde kolejne proroctwo, które odnosi się do czasu przyszłego, też się spełni. I tu ciekawa rzecz. Oczywiście ta osoba też powiedziała o jednym argumencie, o tekście, który mówi, aż się to wszystko stanie. Wypowiedź Jezusa, aż się to wszystko stanie. Wielu ludzi, tam jest mowa między innymi o końcu świata, wielu ludzi odnosi ten tekst i mówi tak, no Jezus powiedział, że przyjście Jego nastąpi za czasów uczniów. Jest to błędne założenie, bazujące na tym, że Jezus miał na myśli właśnie tamten czas. Natomiast Jezus nie miał na myśli tamtego czasu, a wiemy to z kontekstu takiej wypowiedzi, ponieważ Jezus miał na myśli zburzenie Jerozolimy. I powiedział, że właśnie to zburzenie Jerozolimy stanie się za ich pokolenia. Co miało miejsce? Osoba ta powiedziała, wyraziła się też w następujący sposób, że tamto pokolenie nie tylko nie ujrzało Jezusa, my do dzisiaj też jeszcze Go nie ujrzeliśmy, i prawdopodobnie Go nie ujrzymy. Cóż, ja jestem pod wrażeniem tego, że wszystkie proroctwa się spełniły i dlatego wiem, że przyszłe proroctwa też się spełnią i wiem, nie powiedziałbym, że nieprawdopodobnie czy prawdopodobnie, ale powiedziałbym na pewno, że Jezus przyjdzie. Kolejne, jeszcze jedna rzecz. Pewna osoba, też ateista, w pewnej rozmowie powiedziała tak, że jeżeli, oczywiście to też jest, to ja nie cytuję dosłownie jego wypowiedzi, ale mniej więcej sens był taki, że jeżeli chcemy żyć w społeczeństwie, w którym każdy będzie chciał żyć w zgodzie ze swoimi przekonaniami, w społeczeństwie wolnym. W społeczeństwie wolnym od Boga, który daje zasady, które są głupie, które są nielogiczne, to w takim społeczeństwie, do budowania takiego społeczeństwa Jezus nie jest nam do niczego potrzebny. Akurat też jestem w stanie się z tym zgodzić, bo jeżeli mamy żyć, budować społeczeństwo, które kieruje się tylko swoimi przekonaniami, które wypływają, jak podaje Słowo Boże, często z naszej grzesznej natury, z naszego egoizmu, a z egoizmu biorą się raczej cierpkie owoce, to tak, Jezus, który uczył o miłości, która jest zupełnym przeciwieństwem egoizmu, o miłości, jak mówiliśmy wcześniej, która zachęca nas do poświęceń, Jezus rzeczywiście nie jest nam do czegoś takiego potrzebny. Do budowania takiego społeczeństwa. Z tym, że ja nie chcę żyć w takim społeczeństwie. Nie chcę żyć w społeczeństwie, w którym podstawą jest egoizm.
Ja chcę żyć w tym królestwie, o którym uczył Jezus, którego zasady nie przeczą ani wolności, ani temu, co jest dobre. Wierzę, że Jezus był i jest ucieleśnieniem właśnie tych zasad. I z uwagi na powyższe, właśnie dlatego Jezus jest dla mnie autorytetem. Dlatego, jak zadałem pytanie na samym początku, czy Jezus faktycznie jest dla nas dzisiaj autorytetem, za którym warto podążać? Wydaje mi się, że każdy może odpowiedzieć na to pytanie sam. Ja chciałem się tylko z wami podzielić, dlaczego dla mnie jest. I wydaje się, że argumenty współczesnego świata niejak przemawiają do tego, że Słowo Boże sobie przeczy. Ja uważam, że Jezus jest autorytetem. Uważam, że Chrystus mówi prawdę, jest prawdomówny. A to, co On mówi, spełni się w każdym szczególe. Spełni się również to, że On przyjdzie. Przyjdzie, a Jego Królestwo nastanie. Tak więc Jezus, który mówi, czy i wy chcecie odejść, kiedy nie rozumiemy pewnych kwestii, kiedy może nie tylko wątpliwości pojawiają się w obrębie naszego niezrozumienia pewnych teologicznych prawd, ale w obrębie może różnych przeciwności, kiedy wydaje się, że wierzyć jest bez sensu. Wydaje mi się, że ciągle musimy odpowiadać sobie na to pytanie. Żeby odpowiedzieć sobie na nie, dobrze jest mieć dobrą podstawę, jak właściwe zrozumienie Pisma Świętego. Chciałbym wam tego i sobie życzyć, abyśmy w tym wzrastali, abyśmy w poznawaniu Słowa Bożego wzrastali na każdy dzień i abyśmy się umacniali w tym, że Jezus rzeczywiście jest autorytetem, za którym warto jest podążać każdego dnia. Amen.